Radio Z czuje się, wiesz, to doktor Alban, artysta, który zaczynał jako dentysta, niestety nim nie został. Jacek Bocok z nami, reżyser filmu Wszystko, co kocham. Witamy serdecznie. Gratulujemy. Wszystko, co kocham, polskim kandydatem do Oscara, a Radio Z jest zawsze pierwsze, prawda, Jacku? Prawda, to najszybsze radio w Polsce. Kto ci przekazał wiadomość? My. Nie dowiedziałem się oficjalnie jeszcze, a wy już wiedzieliście. Ale jak jechałeś na festiwal Sundance, też byłeś pierwszy w Radio Z, prawda? Tak, to prawda. Potwierdzam, najszybsze radio dokładnie w Polsce. Dobrze, trzymamy wielkie kciuki za ciebie. Słuchaj, czy jest jakaś taka przemowa, którą już sobie przygotowujesz, jeżeli Oscara dostaniesz? Komu chciałeś podziękować? W szkole podstawowej właśnie sobie ją przygotowałem. Trochę czas dla ciebie, statuetka. Wręczamy ci teraz statuetkę, żebyś przećwiczył i na uszach słuchaczy. To prawdziwa jest ta przemówił. Zostawisz ją potem, jak będziesz wychodził, bo to nie na zawsze. Nie mogę. Cały pitch z tą przemową polega na tym, że może ujrzeć światło dzienne dopiero wtedy. To jest koperta zamknięta od 30 lat. Napisałem ją w wieku 10, w związku z tym... To będzie śmiesznie, tak. Bo trochę nieskładnie, nieładnie, ale sam zapomniałem, co tam jest w środku. Bo tam jest zawsze taką ceremonię, że... mole to zjadły. Może, że musiał improwizować. Jakaś znana gwiazda wręcza, prawda? Zapowiada w każdym razie, kto wygrywa. Chciałbyś, żeby kto ogłosił, że ten film dostaje Oscara? Cate Blanchett na przykład. Pomarzyć zawsze można. Tak. A jak już dostaniesz tego Oscara, to gdzie on stanie? Bo to też jest kwestia do przemyślenia. I dlaczego w łazience? Słuchajcie, przestańcie. To jest daleko. Jacek się broni. Na pewno w miejscu jakimś takim na kontrze. No, staram się myśleć odwrotnie i jakoś tak łamać te wszystkie rzeczy. Jest na pewno w miejscu mało wyeksponowanym, na przykład, nie wiem, w przedpokoju albo koło legowiska psa. No, coś bym takiego wymyślił, żeby... Bo to jest tak, że ten film na razie został wskazany przez Polską Komisję Oscarową, dobrze powiedziałem, tak? I potem dopiero, rozumiem, teraz Amerykanie ten film obejrzą i dopiero zdecydują, czy trafi on na listę oficjalną nominowanych. Tak. Z grubsza tak to będzie wyglądało. Tutaj szczęśliwie ten film miał już pokazy w Ameryce, w Nowym Jorku, w Los Angeles, w Sundance na początku roku, więc dosyć dobrze pisała o tym prasa amerykańska, branżowa, więc myślę, że może być troszeczkę łatwiej sprzedawać ten film na rynku amerykańskim. No ale to jak wiemy, doświadczenie uczy, że to wszystko nie jest takie proste. Nie jest proste. Ale tam sporo Polaków jest przecież, nie? Taki John A.P. Kaczmarek też może zagłosować, tak? No pewnie. Oczywiście, ci, którzy otrzymali Oscara, mogą głosować. Skromny reżyser wielkiego filmu dzisiaj z nami, Jacek Borcuch, i do naszej rozmowy jeszcze wrócimy. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Marzena, Marcin i Marek. And the Oscar goes to... Jacek. All I love, tak? All that I love. All that I love. Wszystko, co kocham, Jacka Borcucha, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Jacek się bardzo broni tutaj. Nie chce nam zdradzić, jaka to będzie przemowa oscarowa. Podobno już napisana. Nagrodę nie chce oddać naszej. Ale Jacku, film dostał drugie życie. Chcą mi odebrać tę nagrodę, którą mi dali tutaj. Bo to sztuczna jest na razie. Film dostał drugie życie, prawda? Tak, dostał drugie życie. Już słyszałem, że mówi się o jakimś tam powrocie do kin, czy A będzie w 3D? 4D. No, nie wiem, no, może tak, no, teraz... Jakby to miało sprawić jakiś cud, no to zrobi się w 3D. Ja bym chciał, żebyś trochę swoją skromność jednak przełamał i mam takie pytanie, bo byłeś w Sundance, byłeś już w LA i tak dalej, i dlaczego, LA. Z jakich względów ten film mógłby się spodobać Amerykanom, jak sądzisz? Dlaczego, to do końca nie wiem, ale wiem na pewno, że się podobał. Rzeczywiście, no, ja objechałem od października ubiegłego roku, to już prawie rok, prawie pół świata, od dlatego Korei taki przez zmęczony. Europę. Nie dlatego. Nie dlatego. Ale... Natomiast rzeczywiście doświadczenie mi mówi, że ten film najbardziej się podobał w Stanach. On wygrał festiwal w Los Angeles, w Nowym Jorku, w Sundance bardzo dobry miał odbiór. Może dlatego, że to jest taka prosta historia o chłopcu z prowincji, która bardzo jest amerykańska w tym sensie. Mi powiedział, że ten dyrektor festiwalu w Sundance, to wam chyba mówiłem tutaj, że ten film jest bardzo amerykański, jak go zobaczył w Korei właśnie na festiwalu. Ja powiedziałem, tak, ja w ogóle nigdy nie myślałem, że ja robię coś amerykańskiego. Zawsze mi się wydawało, że jestem w Europie. Pomysłodawcą Sundance Festival jest Robert Redford. Ja wyczytałem, że jedliście obiad razem. To prawda, jedliśmy obiad i było bardzo miło i okazało się, że w czasie, kiedy, bo ja mu opowiadałem o tym filmie, o jak powstawał i tak dalej, mi powiedział, że w tym czasie był w Pradze, w Czechach i obserwował tą naszą rewolucję z perspektywy bratniego kraju.
Tak, myślę, że na pewno w tym sensie, że ten rzeczywiście film miał dosyć przyzwoite przyjęcie. My tam się otarliśmy, prowadziliśmy w Sundance w nagrodzie publiczności. W ostatniej chwili jakiś skromny film z Ameryki Południowej nas przegonił. Co znaczy, że jest coś w tej historii takiego absolutnie niewykalkulowanego przeze mnie, bo gdybym wiedział, to bym jeszcze bardziej kalkulował, że się czyta ten film tam. Mhm. Ja byłam na premierze w Polsce tego filmu i ty wtedy bardzo skromnie opowiedziałeś, że to jest taka historia, o której myślałeś całe życie i właściwie jest to historia o tobie, o twojej przeszłości i sam już nie wiesz, co jest prawdą, a co jest z myśleniem. Trochę jest tak. Jest to historia o tobie? Nie no, to jest oczywiście, to jest moja historia. Tam jest wiele rzeczy, które się w tym filmie wydarza, miało miejsce. Trudno mi oszacować procenty. Dzisiaj to wydaje mi się, że około 80, ale rzeczywiście pamiętam, jak zacząłem dzwonić po kolegach z tamtych czasów i podpytywać ich, czy dobrze pamiętam pewne rzeczy, to oni niejednokrotnie nie wiedzieli, o czym ja mówię. Że mówię, ale co ty myślisz, takich rzeczy nie miały miejsca. Natomiast przypominali mi rzeczy, o których ja kompletnie zapominałem. Pomieszały mi się marzenia z rzeczywistością. Tak bardzo niektórych rzeczy, tak bardzo ich chciałem, że wydawały mi się, że one były, miały miejsce. Ale to na poziomie jakimś takim zdarzeń takich pojedynczych. Natomiast cały ten kręgosłup jest rzeczywiście z życia wzięty. To historia z mojego podwórka. Dobra. Drogi Jacku, życzymy ci, żeby za 20 lat, jak zadzwonisz do kolegi, to on wiedział, że 20 lat temu ten film dostał Oscara jako film nieanglojęzyczny. Wszystko, co kocham, trzymamy kciuki. Trzymamy dziękujemy kciuki bardzo. Dziękujemy ci bardzo, bo to jest piękny bardzo film. Bardzo dziękuję. No i życzymy, żeby Oscara wręczyła Kate Blanchett, tak? Za 8 minut, godzina 10. Dziękujemy.